Hej, witajcie na Krainie Zgromadzenia. Zostając jeszcze po ostatnim podcaście w temacie cyberpunka, dziś przedstawimy Wam, jak stworzyć postać w systemie Cyberpunk Red. Zapraszamy do oglądania. Pierwszym krokiem do stworzenia bohatera będzie wybór roli, którą ma on odgrywać. W Cyberpunku Red mamy ich 10. Rocker, Solo, Netrunner, Technik, Medyk, Media, Korpo, Stróż Prawa, Fixer, Nomada. Od roli, którą wybierzemy, będzie zależeć zdolność specjalna naszej postaci. Na przykład Netrunner będzie mógł sprawniej wykonywać operacje sieciowe, Nomada będzie zdobywał kolejne pojazdy, a Fixer będzie pozyskiwał coraz to mocniejsze wpływy w lokalnym środowisku. Następnym krokiem będzie zdeterminowanie historii naszego Edgerunnera poprzez tabelki do losowania przeszłości postaci lub własnej inwencji. Wartość cechy zdolności specjalnej dla nowej postaci zawsze wynosi 4. Przyszedł czas na cechy główne. Masz 62 punkty do rozdysponowania pomiędzy nie. Przy rozdzielaniu punktów pamiętaj, że wartość żadnej z cech nie może przekroczyć 8, ani być mniejsza niż 2. Jeśli nie jesteś pewien swoich decyzji, możesz posłużyć się gotowymi zestawami rozłożenia punktów dla poszczególnych ról, które znajdziesz w podręczniku. Teraz pomnóż wartość swojej cechy empatia i wpisz jej wynik jako wartość swojego człowieczeństwa. Przy obliczaniu Twoich HP-ków skorzystaj z tej tabelki. Przyszedł czas na umiejętności. Rozdziel 86 punktów między nie. Tutaj również obowiązują limity, gdyż jeśli chcesz przydzielić punkty do jakiejś umiejętności, musisz dać ich przynajmniej 2 i nie więcej niż 6. Istnieją tak zwane umiejętności podstawowe, które każda postać musi rozwinąć na przynajmniej drugi poziom. Zwróć też uwagę, że niektóre umiejętności oznaczone są razy 2, co oznacza, że musisz wydać 2 punkty, żeby rozwinąć je o jeden poziom. Czas na zakupy. Masz 2550 eurobaksów i musisz je wydać najlepiej jak potrafisz. Za te fundusze Twoja postać powinna się uzbroić i wywszczepiać. Przy zakupie wszczepów pamiętaj, że każdy z nich ma określoną liczbę utraty punktów człowieczeństwa. Jeśli cyfra dziesiątek w wartości tej statystyki się zmieni, wpływa to na Twoje punkty empatii. Dobra, to teraz ostatnie szlify, pisanie backstory i widzimy się na ulicach Night City. Discord, Instagram, sub. Elo.